Mariusz Przybylski tworzy z sezonu na sezon, coraz fajniej tworzy. Zwykle jest więcej czasu na próby, na pewne eksperymenty i tak dalej. Tutaj tak naprawdę pokaz tworzy się poza tym miejscem. On jest wymyślony od początku do końca. Kasiunia, wejdź na chwilę do mnie. Jak on ci znika tu, jak on jest mniej więcej tutaj. No moja rola polega na tym, żeby przewidzieć wszystkie możliwe historie, które mogą się wydarzyć i jednak spowodować, że ta emocja, która towarzyszy powstanie tego pokazu, że ona będzie czytelna dla widza. To jest to moje zadanie dzisiaj. To jest fajnie, bo są fajni ludzie, jest fajny team. Zwykle, jeżeli się pracuje już dosyć długo, no to zna się po prostu osoby i się po prostu spotyka znajomych na takich pokazach. Najważniejsze, wydaje mi się, że zorganizowanie. I trzeba mieć wytężoną uwagę dość, żeby nadążać na tym, co się dzieje. Wszystko jest perfekcyjnie przygotowane. Nie ma jakby miejsca na żadne pomyłki. Wszystko od początku wiemy, jak wygląda. Przychodzimy tutaj, przymierzamy rzeczy, wszystko wiemy, jak jest po kolei. Znamy, powiedzmy, pewne zasady, szczególnie jeżeli właśnie tak jak ja pracujemy któryś raz. I tu albo czarne buty, albo białe. No zobaczymy zaraz. Do białego garnituru na pewno białe i sportowe. Tak, i musimy przymierzyć te granatowe spodnie i zobaczyć, jak długością. Bardzo lubię, jak projektant ma cały pomysł stworzenia kolekcji, że rozpoczyna od ubrań i ma jakąś szerszą wizję, którą chce zrealizować. I tak jest w tym przypadku. Gdyby mnie było na to stać, to z chęcią bym się ubrał w niektóre rzeczy Mariusza i z chęcią bym się wybrał na jakiś bal albo na przykład teraz sylwestrowy, który mi się zbliża. Razem na pokazie Mariusza Przybylskiego. Ja uwielbiam Mariusza Przybylskiego za niezwykłą klasę i prostotę w ubiorach, które są niezwykle eleganckie. To są, mi się wydaje, że to jest krawiectwo najwyższej wagi, dopracowane w każdym detalu. Niemniej to, co ja w modzie lubię. Niezwykłą prostotę. Z każdym pokazem pokazuje coś nowego i bardzo się rozwija. Dużo gwiazd korzysta z jego ubrań i wiem, że się cieszy dużą popularnością wśród aktorów, piosenkarzy, jak również wśród dziennikarzy telewizyjnych. Każdym pokazem dojrzewa, wchodzi na coraz większy poziom swojej artystycznej twórczości. Muszę powiedzieć, że dzięki temu na początku, jak jedynie chcieliśmy sparować notebooki z modą, tak teraz parujemy notebooki z artystą. Trzeba wspierać ludzi, którzy się tym zajmują, którzy właśnie mają jakiś kierunek i czegoś chcą. No i Mariusz jest właśnie taką osobą. Miałem bardzo duży stres, dlatego że to taka kolekcja, która idzie trochę w inną stronę. Bardziej nazwijmy to offową, awangardową. To już nie jest taki klasyczny mężczyzna tylko i wyłącznie, a bardziej nowoczesny. Więc się troszeczkę bałem. No, bałem bardziej niż przy innych okazjach. Mnie się podoba po prostu to, co Mariusz robi, dlatego jestem tutaj. Oczywiście nie można przenieść tego pokazu stricte na ulicę i tak się ubierać. Zawsze trzeba coś wybrać dla siebie, ja tak myślę. I w niektórych rzeczach myślę, że dobrze bym się czuł. Buty jego na przykład bardzo mi się podobają, czy shorty luźne. On to ciekawie łączy i widać tutaj jego styl. Ja nie do końca jestem klasykiem. Gdzieś ją zawsze przemycam troszeczkę, bo też mam takich klientów. Aczkolwiek staram się poszukiwać jakby nowych dróg, które są dla mnie wyzwaniem. Takim inspiracyjnym, estetycznym. I tam chcę wchodzić, to chcę robić. Myślę, że jest na to odbiorca, jest na to gotowy polski mężczyzna. Jest bardzo wielu młodych polskich mężczyzn, którzy chcą wyglądać inaczej. Moja wyspa jest czysta, pusta, nie zamieszkała przez nikogo i przez to taka piękna.